Witam cię serdecznie, Marcin z tej strony. 28 zadanie z 6 arkusza z książki Teraz matura z poziomu podstawowego. 28 zadanie też za 2 punkty. Mamy tutaj równanie kwadratowe, które zaraz sobie wyliczymy. No i zobaczycie, że w porównaniu z tymi dwoma wcześniejszymi zadaniami, które były króciutkie na 2-3 linijki, tutaj no trochę będziemy liczyć. Dobra, co na początku zrobimy? Oczywiście pozbędziemy się tych wszystkich nawiasów, tak? Czyli mnożymy tak. Chociaż może najpierw nie. To sobie przepiszę, ale zamienię to miejscami, ok? Czyli zamiast minus x przez 2 plus 6 napiszemy, że to jest 6 minus x przez 2, bo to jest dokładnie to samo. Tu będzie 6 plus x przez 2. Dlaczego tak zrobiłem? Bo tu będzie wzór skróconego mnożenia zaraz. Czwórkę przepisuję, minusa przepisuję i wrzucam tu nawias. Ważna uwaga, jeżeli jest minus przed jakimś wyrażeniem, które będziemy zaraz przekształcać, a tu będziemy to przekształcać, to ten minus powoduje, że tu się pojawi nam jakiś tam, a może nawet tu zamknę, jakiś tam nawias, tak? I zmienią się znaki, co bardzo ważne. Tu jest oczywiście wzór skróconego mnożenia a minus b do kwadratu, to jest a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, czyli tak, a kwadrat to jest 4 do kwadratu, czyli 16, minus 2 razy 4 to jest 8 i razy x przez 2 to są 4x, no i plus b kwadrat, czyli plus x kwadrat przez 4. Wzór skróconego mnożenia a minus b razy a plus b to jest a kwadrat minus b kwadrat, czyli pierwsza liczba do kwadratu 6 do kwadratu 36 minus druga liczba do kwadratu x drugi do kwadratu to jest x kwadrat przez 4 równa się. I tu też sobie troszkę policzymy, bo tu będzie 4 minus 16, 4 minus 16 to jest minus 12, minus minusem da nam plus 4x. I plus z minusem da nam minus x kwadrat przez 4. Dlatego ten nawias jest tu taki ważny, bo mówię, zmieni on tu znaki. Tu było minus 16, tu jest plus 4 i tu jest z tego plusa ten minus. Zauważyć można bardzo łatwo, że tu jest minus x kwadrat przez 4, tu jest minus x kwadrat przez 4. Więc jeżeli dodamy x kwadrat przez 4 obustronnie, to oczywiście to i to nam zniknie. Ok? I zostanie nam 36 równa się minus 12 plus 4x. Dodamy sobie 12, to znaczy, że 48 równa się 4x. Podzielimy to przez 4, czyli 12 równa się x i to jest nasza odpowiedź. Tyle. Jak macie pytania, śmiało piszcie o tym w komentarzach, ale myślę, że tu chyba wszystko jasne. No może te dwa wzory skróconego mnożenia, tu mogą być jakieś problemy, ale myślę, że spokojnie sobie to ogarniecie, bo powiedziałem wam, co to za wzory, jak wyglądają. Ale jak coś, to piszcie. Na razie. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.